Witam serdecznie Państwa. W naszym cyklu, w którym mówimy sobie o różnych mitach współczesnych, dzisiaj przyszedł czas na neutralność światopoglądową. Chcę od razu powiedzieć, że jestem psychologiem organizacji i patrzę trochę na te mity z takiego organizacyjno-biznesowego punktu widzenia. Neutralność światopoglądowa. Tak sobie pomyślałem, że może najlepszym przykładem tej neutralności jest to, co się niedawno, kilka dni temu zdarzyło w parlamencie, czy to w Zgromadzeniu Narodowym Francuskim, kiedy to przegłosowano możliwość aborcji, czyli przerywania ciąży do ostatniego momentu przed urodzeniem dziecka. Czyli tak naprawdę de facto wprost prowadzi to do sankcjonowania prawnego we Francji dzieciobójstwa. I to jest, myślę, dobry przykład na to, do czego prowadzi właśnie neutralność światopoglądowa. Czyli do, tak naprawdę prowadzi do pewnej formy barbarzyństwa. Teraz pytanie jest takie, w ogóle co to jest i dlaczego to, i skąd to się pojawiło. Rzeczywiście nie jest dobrze, jeśli na styku kościoła lub jakiejś instytucji religijnej i państwa istnieją wzajemne zależności instytucjonalne. I tak naprawdę ta neutralność światopoglądowa, nawet jak się popatrzy na definicję w naszej konstytucji, dotyczy tak naprawdę władz i struktur. To znaczy, że państwo powinno być oddzielone od wpływu na Kościół i odwrotnie. Kościół w sensie strukturalnym, formalnym powinien być oddzielony od państwa. To jest neutralność światopoglądowa, tyle tylko, że to jeszcze nie jest mit. Natomiast mitem staje się ta neutralność światopoglądowa w momencie, kiedy z poziomu struktur i rozdzielania struktur przechodzi to, można powiedzieć, jak rak, ta neutralność przenosi się na sposób myślenia, na struktury naszego patrzenia na rzeczywistość. No i wtedy to już zaczyna być mitem, który urasta do jakichś koszmarnych rozmiarów. Mówię o tym dlatego, że tak naprawdę, jakby popatrzeć na to, czym jest neutralność światopoglądowa, no to by było coś takiego, jakby mówić o ruchu bez kierunków, czy o życiu bez sensu. To znaczy, nie da się być neutralnym światopoglądowo. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. I teraz to tak, jak to wygląda, to realia neutralności światopoglądowej, to jest, spróbujmy sobie przyjrzeć się temu, czym tak naprawdę jest neutralność światopoglądowa. Tutaj chciałbym się odnieść do takiej książeczki Searla, Intencjonalność. On tam w ostatnim rozdziale opowiada o pewnych strukturach, różnych poziomach opisu. Można powiedzieć, że jeżeli mówimy na poziomie psychologicznym, że mamy pewną intencję działania i po tej intencji działania pewien sposób się zachowujemy, czyli takie na poziomie psychologicznym można mówić o zachowaniu, to zachowanie jest realizowane i jest powodowane przez pewne mechanizmy fizjologiczne, na poziomie fizjologicznym, czyli można powiedzieć, mówimy wtedy o działaniu pewnego mechanizmu fizjologicznego, czyli na poziomie psychologicznym tłumaczymy i mówimy o zachowaniu, a tam mówimy o działaniu neuronów, które powodują aktywację określonych mięśni i tak dalej, i tak dalej. Te mięśnie są potrzebne do zachowania, tylko to są dwa różne poziomy opisu. Oczywiście, gdybyśmy chcieli, moglibyśmy zejść jeszcze niżej, to znaczy moglibyśmy wejść w ogóle na poziom
biochemiczny czy chemiczno-fizyczny i moglibyśmy w ogóle mówić o fizyce zachowania, jak najbardziej. No tyle tylko, że w tej chwili największe laboratoria świata mają kłopoty z symulowaniem działania jednego neuronu, nie mówiąc już tutaj o zachowaniu całym. To jest w tej chwili w nauce zupełnie niemożliwe. Oczywiście to nie jest tak, że my nic z tego poziomu neurobiologicznego czy biochemicznego nie wiemy, bo na przykład jak najbardziej robimy sobie badania nad działaniem hormonów na przykład i możemy wpływ kortyzolu, czy adrenaliny, czy dopaminy sobie jak najbardziej badać, wstrzykiwać w różne miejsca, patrzeć jak się ludzie zachowują, tyle tylko, że to jest takie bardzo elementarne i prymitywne jeszcze ciągle badania. Natomiast, czyli można powiedzieć, można schodzić z tymi poziomami w dół, natomiast jest coś, co chciałbym tutaj, na co chciałbym Państwu zwrócić uwagę i tutaj się posłużę pewnym cytatem, jak to jest z celowością różnych działań. A proszę posłuchać. I tak właśnie jest. Nawet, uwaga, zachowania wzrostu roślin i zachowania chemiczne poszczególnych komórek w naszym ciele są w pewnym sensie inteligentne i celowe. Mądrze ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb. Celowa lub teleologiczna, czyli ukierunkowana na cel działalność, nie jest jedynie przypadkową cechą żywych stworzeń. Bycie wyposażonym w cel lub projekt, napisał biochemik Jacques Monod, jest niezbędne dla samej definicji żywych istot. A według Teodozjusza Dobrzańskiego, genetyka i czołowego architekta dominującej teorii ewolucji minionego stulecia, przystosowanie istot żywych jest zbyt oczywiste, aby je przeoczyć. Istoty żywe mają wewnętrzną i naturalną teleologię. Zwracam Państwu na to uwagę, bo co to oznacza? Oznacza to, że celowość jest jak gdyby powyżej naszych, jakby to powiedział Searle, poziomu psychologicznego, mamy wyższy porządek rzeczy, który zauważają nawet biologowie. I ten wyższy porządek rzeczy jest oczywiście pewnym problemem, jest również problemem dla naukowców, ale jest faktem. I teraz to, co się dzieje, jak mówimy o neutralności światopoglądowej, to my wycinamy cały ten porządek, całą tą zasadę życia, ten cel, sens, teleologię życia wycinamy, czyli można powiedzieć, nie odwołujemy się w nauce do tych podstawowych, elementarnych, odkrywanych i widzianych przez naukę zasad. Właśnie dlaczego? No i tutaj jest właśnie nasz problem. Dzieje się tak z wielu powodów. Po pierwsze, kiepsko jest z nauką, która by mogła się tym zająć. To znaczy, nie ma nauki powyżej psychologii, można powiedzieć, no, socjologia, ale socjologia zajmuje się zachowaniami społecznymi. A tutaj chodzi o zachowanie pojedynczego człowieka, jego teleologię, tak? Czyli tutaj jest, socjologia nie spełnia. Filozofia od czasów Kanta w zasadzie tak mocno zajęła się poznaniem i meandrami tego poznania, że w zasadzie już się takimi rzeczami jak sens mało zajmuje. Są oczywiście nie głównego nurtu, ale są oczywiście prądy filozoficzne, które jak najbardziej się tym zajmują, ale one nie są w tym głównym nurcie. Więc tutaj mamy problem. To jest po pierwsze, czyli nie ma nauki. Oczywiście są nauki, jest teologia na przykład, jest duchowość. Tam się bardzo dużo mówi, no ale to nie jest naukowe. I tutaj, jeżeli jakiś naukowiec zaczyna wchodzić w takie rejony, no to zaczynają się z niego inni koledzy, można się do niego dystansować, zaczyna być krytykować, jego artykuły nie są przyjmowane do czasopism,
John Patrick, o którym mówię w swojej książce, czy który był lekarzem i który zmienił, nagle zaczął się zajmować właśnie z takiego biologicznego pojścia, zaczął zajmować się właśnie sensownością i celowością życia. No i nagle już nie był w grupie tych przyjaciół. Rupert Sheldrake tak samo należy do takich naukowców, bardzo twardych naukowców, który w pewnym momencie zaczął zadawać niewłaściwe pytania i jest już mniej lubiany. Czyli mamy tutaj pierwszy problem. Drugi problem to jest taki, że jakikolwiek naukowiec badający życie, natykając się na ten problem, no zaczyna mieć niepokój egzystencjalny. Musi odpowiadać sobie na jakieś pytania, których woli unikać. W związku z tym woli sobie odciąć te pytania i te problemy i po prostu powiedzieć, no ja się tym nie zajmuję, ja w te sprawy nie wchodzę. Co jest oczywiście jakimś zupełnie bezsensownym działaniem, no bo to jest tak, jakbyśmy odcięli kawałek na przykład fizykę czy chemię, bo ja się nie będę w ogóle tym zajmował, że tam są jakieś efekty fizyczne, chemiczne czy psychologiczne w tym zachowaniu. Czyli to jest druga rzecz. Ale jest też jeszcze jeden problem. Mianowicie taki naukowiec musi mieć poczucie, że w momencie, kiedy się zajmie stanowisko, no to musi pewną moralną odpowiedzialność za to stanowisko przyjąć. Czyli w momencie, kiedy ja się zdeklaruję, że opowiadam się za jakimś porządkiem, no to muszę odpowiedzieć na pytanie, okej, ale czy żyjesz zgodnie z tym porządkiem? A nawet jeżeli to będzie porządek naturalny, porządek taki, który jest spójny z różnymi badaniami, nawet ja już nie mówię o porządku religijnym, co tym bardziej jest wymagające. Czyli ta moralna odpowiedzialność w danym stanowisku, które przyjmujemy, jest kolejnym kłopotem. I znowu mit tej neutralności światopoglądowej nas wybawia z tych wszystkich problemów, które tutaj możemy mieć. Mam nadzieję, że już wyjaśniłem, o co tutaj chodzi. To znaczy tutaj oprócz tego, że państwo może decydować dzięki wyrzuceniu tej można powiedzieć, tego poziomu sensu życia i celowości naszego życia i jak my to rozumiemy, po co to wszystko jest, państwo może wprowadzać sobie takie reguły, które zostaną przegłosowane, a te reguły zostaną przegłosowane, które będą promowane w mediach, a media będą to promować, za co dostaną pieniądze lub jak są opłacane. W związku z tym tak naprawdę, jeśli nie mamy tego porządku sensu z zewnątrz, tylko od państwa, no to od państwa dostajemy to, można powiedzieć, taki jest sens naszego życia, jaka grupa ludzi jest w tej chwili przy władzy. Więc jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Teraz, jak zwykle na koniec, staram się przedstawić, a jak się ma zachować katolik w takiej sytuacji? Co może zrobić? Pierwsza dobra rada to jest taka, żeby przypomnieć sobie, co mówi Chrystus. Kto się przyzna do mnie przed moim Ojcem? Ja się przyznam. Znaczy, kto się przyzna przed ludźmi? Ja się przyznam do Niego przed moim Ojcem. To oznacza, że nie ma czegoś takiego jak neutralność światopoglądowa w naszym życiu. My powinniśmy świadczyć i przyznawać się do naszych poglądów. Tego żąda od nas nasz mistrz, w którego wierzymy. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest niesamowitą, powinniśmy zachować czujność na to, kto używa tego pojęcia neutralności światopoglądowej. Dużo osób będzie takich, które używają tego bezmyślnie, bo tak się robi, albo nie wiedzą, albo ze strachu, jakiejś słabości charakteru
I można powiedzieć, to jest do zaakceptowania, ale może się zdarzyć, że tam jest coś więcej, że ta neutralność światopoglądowa ma zakryć całkiem nieciekawego człowieka, człowieka, który jest zagubiony, uzależniony, który usprawiedliwia się na różne sposoby, swoje głupie decyzje życiowe, usprawiedliwia różnymi teoriami. I takie osoby, które używają tego pojęcia, są bardzo niebezpieczne, no bo jeżeli powiedzmy jest to nauczyciel, jest to wykładowca, on może bardzo dużo zaszkodzić. W związku z tym na takie osoby trzeba bardzo mocno uważać. Powinniśmy szukać ludzi odważnych i uczciwych, to znaczy takich, którzy się przyznają. Najczęściej te osoby mówią wtedy, że od razu wiedzą, że nie spełniają tych kryteriów, do których się przyznają. Mówią, tak jak papież Franciszek, jestem grzesznikiem. Kim jest papież Franciszek? Jest grzesznikiem. To było jego pierwsze zdanie z wywiadu po wybraniu na papieża. I ja myślę, że to jest, ale staram się, zmieniam się. To już jest, można powiedzieć, jakaś dobra rekomendacja do współpracy, czy do bycia nauczycielem i tak dalej. To jest następna rzecz. No i na koniec chciałbym powiedzieć, że powinniśmy szukać źródeł i miejsc, gdzie o tym sensie się mówi. Takim miejscem pierwszym, naprawdę absolutnie według mnie niedocenianym, jest po prostu Pismo Święte, Biblia. Dam przykład, który myślę może troszeczkę pokazać Państwu, jak dużo tam jest wiedzy. W latach 1346 do 1353 w Europie przywleczona jedwabnym szlakiem pojawiła się coś, co się nazywało Czarna Śmierć. Badania pokazały, że była to dżuma. I teraz, co się działo? No, działo się... tragedia. W tej chwili się szacuje od 1/3 do 1, do być może nawet 2/3. No powiedzmy, że połowa ludności Europy zginęła, umarła w tym krótkim czasie. Potem te dżumy jeszcze się powtarzały, ale to, no wyobraźmy sobie sytuację, w której na COVID-19 umiera połowa, co druga osoba. No to taką sytuację przeżyła Europa w XIV wieku. Żeby nadrobić tą czarną śmierć, potrzeba było 150 lat, żeby wrócić do poziomu populacji, która była przed tą dżumą. Więc widzicie Państwo, jak niesamowita to było zło. I natomiast chciałbym zwrócić na pewien według mnie bardzo ważny aspekt. Mianowicie okazuje się, że w czasie tych czarnej dżumy jednym z grup bardzo mocno prześladowanych byli Żydzi. Czyli znamy, to są dziesiątki miejsc, gdzie byli paleni, niszczeni, zabijani w różnych miastach Europy. I pytanie było, dlaczego? Okazuje się, że dlatego byli głównymi podejrzanymi, bo Żydzi w dużo mniejszym stopniu, prawie w ogóle, nie chorowali na dżumę. No to teraz wyobraźcie sobie, mamy Żydów obok, i oni nie chorują, a my tutaj chorujemy, no to kto to spowodował? No oczywiście oni, no to czas. Czyli można powiedzieć, teraz Żydzi nie chorowali, dlatego że Żydzi stosowali reguły, które dał im Bóg. Tak? Na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa, w Księdze Liczb, w Księdze Wyjścia. Żydzi mają 600-kilkaset różnych zasad życia, mieli, mają, my mamy wszyscy teraz, bo jesteśmy katolikami, którzy przejęli również Stary Testament, więc mamy reguły życia, które każą nam myć kubki, myć ręce, nie dotykać zmarłych, chować zmarłych za miastem,
zakopywać swoje odchody i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie reguły stosowali Żydzi i oni nie, i dlatego nie chorowali. Teraz pytanie jest takie, aha, czyli to znaczy, my dzisiaj wiemy, że te wszystkie reguły są zgodne z, po prostu z podstawową wiedzą higieniczną. Tylko, że proszę Państwa, my mówimy o XIV wieku. To jeszcze nie było Pastera i nie było jeszcze współczesnej biologii, tego wszystkiego nie wiedziano. Natomiast zachowywanie się według pewnych reguł, według pewnego porządku okazało się, mogłoby skutkować, gdyby wszyscy tak się zachowywali, tym, że z dżumą poradzono by sobie dużo wcześniej. W związku z tym zachęcam wszystkich do czytania. Jest taka, niedawno moje odkrycie, słyszałem o tym dużo wcześniej, parę lat temu, że będzie nagrywana audio, słuchowisko, Biblia. Niedawno przez przypadek zobaczyłem, że to już jest gotowe. Zachęcam Państwa dla tych, którzy nie mają czasu na czytanie, a mogą słuchać właśnie do kupienia za tam 100 zł całej Biblii. Dokładnie każde słowo Biblii jest dokładnie w tej samej wersji czytane przez 500 aktorów. Nawet sceny zbiorowe są grane również. Bardzo gorąco do tego zachęcam. Proszę nie dawać się neutralności światopoglądowej. Dziękuję bardzo.